Cześć, witam na kanale Gotowy na Jutro. Ja nazywam się Konrad, a dzisiaj kolejny raz w naszym studiu i kolejny odcinek z cyklu Gotowy na Ostro, czyli Gotowy na Jutro o nożach. Tym razem jest u nas taka mała ciekawostka, którą mogliście widzieć na naszym Facebooku i Instagramie. Jest to tak jakby kozik z Chin, czyli tutaj będzie Ganzo Firebird 759M. Powiem Wam szczerze, że jakiś czas temu bardzo, bardzo fajnie się zaprzyjaźniłem z Ganzo. Przez bardzo długi czas użytkowałem model 704, który na pewno możecie zobaczyć u nas na wielu zdjęciach oraz na dużym opisie na naszym blogu. Też link w opisie będzie. Do zakupu akurat tego modelu zachęciły mnie jego rozmiary. Szukałem czegoś małego, szukałem czegoś poręcznego dla siebie i dla żony. Głównie przyznaję dla niej, dla siebie kupiłem przy okazji. Natomiast trafił do nas, trafił taki maluch. Jak widzicie, jest to, nie ukrywajmy, jest to kopia. Jest to, można użyć, chamska kopia Spyderco. Natomiast mamy tutaj troszeczkę różnic, na tym się może nie będziemy tak bardzo skupiać, bo jak wiemy, no Chińczycy większość projektów niestety nie mają własnych, więc podbierają skąd tylko mogą. Natomiast skupmy się na samym gandziaku. Mamy tutaj model 759M, według Ganzo jest to stal 440C, wedle oznaczenia na głowni. Jest on wykonany całkiem solidnie. Nie ma, ile on u nas już lata. No, będzie pewnie z kilka tygodni, jak go użytkujemy. Do dzisiaj bardzo ładnie trzyma ostrość. Może nie jest to tak jak w Hultaforsie czy w innych węglówkach, które wykorzystywaliśmy. Natomiast do takiej pracy codziennej ja go wykorzystuję głównie do otwierania pudeł, czy tam przez korespondencji, do podważenia jakiejś precyzyjnej roboty, bo jest on bardzo. Otworzymy go. Jest on bardzo ostro zakończony. Taki czubeczek ma bardzo precyzyjny, więc można sobie nim tam przy jakiejś pracy coś podważyć, coś podnieść. Jeśli chodzi o to, jest wykonany całkiem fajnie. Spory minus bym dał, jeśli chodzi o materiał na rękojeści. Zazwyczaj byłem przyzwyczajony do tego, że w Ganzo to G10 jest bardzo fajnej jakości. Tak jak tam w 704, czy tam w tych nowych Firebirdach, które ostatnio mieliśmy przyjemność sobie macać. Ta G10 była bardzo fajnej jakości. Tutaj z jakiegoś powodu, znaczy ja wiem z jakiego powodu, bo ten nóż jest bardzo tani. Został wykorzystany taki paskudny chiński kompozyt. Po prostu kojarzy mi się go takim ze starą, takimi słabej jakości zabawkami, które po prostu się szybko rozpadały. Tutaj on się na raz, dwa, trzy, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu torksach, dobra, bo to jest klips, raz, dwa, trzy, pięć torksów go trzyma, więc on tam się jakoś tam nie, może nie rozpadnie, natomiast no, nie wiem, czy słyszycie to, przesunę do mikrofonu. Taki jest nieprzyjemnie szeleszczący. Natomiast, no, nie ukrywajmy, no, nóż kosztuje coś w granicach $9, 10, więc to nie jest nóż, który będzie super wykonany, tak? Mamy stal 440C, tak jak chyba we wszystkich gandziakach. Jeśli chodzi o wykonanie tutaj głowni, jest ona wykonana bardzo fajnie. Nie ma niedoróbek, widać, że Chińczycy się naprawdę starają od jakiegoś czasu, tak? Jest to spojrzę na kamerkę. Aha, kamerka nam tutaj zdechła. Zdechła aplikacja, ale my się nie będziemy przejmować. Jeśli chodzi o stal, jest to 440C, tak jak mówiłem, tak we wszystkich gandziakach. Szlify są wyprowadzone równo, nie ma niedoróbek. Jelec jest wyprowadzony ładnie. Jest to też. Nóż jest dość krótki, więc trzymając go, palec wskazujący układamy sobie tutaj.
sprawia to, że mimo tego, że jest tak króciutki, możemy sobie trochę komfortowiej go złapać. Przy okazji kciukiem naciskając tutaj od góry głowni. On jest tak bardzo, jest tak fajnie poząbkowana, dzięki czemu nie ma problemu z trzymaniem, tak jakby z oparciem kciuka. Wiadomo, nie jest to nóż do ciężkiej pracy. Tak, mimo że producent reklamuje go jako nóż do przygód, do kempingu, czy tam do szeroko pojętej aktywności outdoorowej, on się do tego zwyczajnie nie nadaje. Nie jest to nóż, który możemy cokolwiek podważyć. Jest tak, głownia jest tak cienka, że złamiemy go bardzo szybko. To w ogóle nie ma co mówić. Jest to nóż do codziennego edycowania, do jakiejś takiej lekkiej pracy, do biura, czy po prostu, żeby wyjść z jakimś nożem, jeżeli wiadomo, bez noża ciężko, nie wyobrażam sobie po prostu poruszania się bez noża na co dzień, natomiast często zdarza się, że mamy na przykład cienkie tak zwane gacie, krótkie, no i teraz weź zawieść sobie przy tym takiego przykładu, na przykład byka. Takiego byka, który ściąga spodnie po prostu z paskiem. To akurat jest projekt noże pana Dominika. Jest to nóż, który otrzymałem od Dominika w prezencie. Bardzo mu za to dziękuję i pozdrawiam, Dominik. I powiem wam szczerze, że o nim nagramy oddzielny materiał, natomiast jest to po prostu moja ulubiona kosa wyprawowo-wyjazdowa. I nie wyobrażam sobie, na przykład, żebym musiał go nosić przy cienkich spodniach, bo chyba by mi je ściągnął razem ze skórą, bo to jest tak ciężki. Natomiast takiego malucha przez pierwszy tydzień nie czułem, że go mam go w kieszeni. Cały czas miałem wrażenie, że ten nóż gdzieś zostawiłem. I to jest jego moim zdaniem najlepsza zaleta. Blokada siedzi całkiem pewnie. Nie ma żadnego blade playa w tym wypadku. Głownia jest ładnie spasowana. Tak jak mówiłem, Ganzo od jakiegoś czasu bardzo ładnie z jakością sobie radzi. Ta seria Firebird, może to nie jest najwyższej jakości produkt tej serii, natomiast seria ogólnie dość fajnie się wpisuje w naszą korelację z jakością. Jeśli chodzi o blokada siedzi dość pewnie, podobnie jak głownia, nie ma żadnych luzów, trzeba użyć trochę siły, ale nie bez przesady, żeby to zadziałało. Blokada jest to backlock. Backlock działa dość pewnie, nie ma tutaj takiego problemu. Ja wam, jeśli chodzi o niego, trochę taką, może to chodzi o przyzwyczajenie, to typ blokady wymusza nam zsunięcie tak jakby noża, wysunięcie go. Nie można zamknąć noża w tej samej pozycji, w której się go trzyma. Może być to zaleta, może być to wada, kto woli. W Axisie wystarczy przesunąć ręce i ściągnąć tutaj, można już zamknąć. Jest to chyba mój ulubiony typ blokady, natomiast w backlocku wymusza nam cofnięcie prawie całego noża, wysunięcie go tutaj, pyk, i dopiero wtedy możemy zamknąć. Jest tutaj fabrycznie otwór na małego laniarda przez klips, którego można sobie tutaj bardzo fajnie przepleść, przy okazji delikatnie przedłużając chwyt noża. I co? Chyba tyle, jeśli chodzi o przedstawienie tego malucha. Ostry. Nie wiem, tu może jakiś kawałek jeszcze będzie. No to kawałek drobienka. Jeżeli, tak jak widzicie, nadaje się bardzo ładnie do prac precyzyjnych, natomiast no nie oszukujmy się, no nie jest to nóż do pracy w drewnie, tak? Czy do pracy, jakiejkolwiek pracy obozowej. No. Szybko się zaciora, szybko prawdopodobnie złapie jakieś luzy. Nawet nie będę próbował go zmuszać do tego podczas naszych wyjazdów, bo to bez sensu. Jako taki edec typowy, czy zapas tak zwany do kobiecej torebki, czy do po prostu do lekkiej, cienkiej kieszeni, na co dzień w biurze, bardzo w porządku. Dlatego nie oszukujmy się, no nóż za 30 zł, 30-40, jak najbardziej w tej cenie można sobie go śmiało polecić, tak mi się wydaje. Jak się komuś podoba, sporo kolorów do wyboru, pomarańczowy, czarny, zielony chyba, no gdzieś tam na pewno sobie wyszukacie, net różowy się trafił, więc każdy znajdzie coś dla siebie i tyle. Zapraszam was w takim razie do subskrypcji naszego kanału i do odwiedzenia naszego bloga. Do zobaczenia.